Wracamy po kilkuletniej przerwie i była taka obawa, czy konkurs powróci do łaski, czy będą firmy w tym całym zamieszaniu, w rzeczywistości nowej, która się buduje, które będą chciały się zgłosić lub zgłoszą innych swoich partnerów, podmioty biznesowe do tego konkursu. Na szczęście tak, mieliśmy z kogo wybierać, nominacji było sporo. To rzeczywiście szczególna edycja, ponieważ i pandemia, i wojna na Ukrainie całkowicie zmienia naszą rzeczywistość i ta adaptacja nie tylko prywatna, ale również biznesowa do tych nowych warunków, przebudowanie strategii, realizacja celów, ustalanie tych celów w takiej dużej zmienności tych determinantów, które o tym decydują, jest ogromnym wyzwaniem. Więc te nagrody, myślę, które rodziły się w czasach pandemii i trwającego konfliktu, będą szczególnie ważne. Dowód potwierdzenia, że to było słuszne działanie, że pomysł albo konieczność, bo to chyba tak trzeba powiedzieć. Klinika Nowa rozwija się od kilku lat, już za rok będzie 10 lat jak działamy i to już jest trzecia rozbudowa. Rozbudowy postępowały w czasie, kiedy było takie zapotrzebowanie. Tu się zbiegło jeszcze z COVID-em, w momencie kiedy zaczęliśmy rozbudowę, pojawił się COVID. To spowodowało konsternację na początku. Przez tydzień byliśmy zamknięci, bo wszyscy nie wiedzieliśmy, co będzie, co to jest COVID, co z tym zrobić, ale za chwileczkę musieliśmy się otworzyć, musieliśmy ryzykować, żeby móc pomagać. Za chwilę zamknięto Szpital Kozielski jako szpital COVID-owy, został przekształcony i stanęliśmy przed koniecznością pomagania wszystkim, którzy potrzebowali tej pomocy i tym, którym mogliśmy pomóc. Budowa trwała w czasie, kiedy ten COVID się zaczynał. Tak jak powiedziałem przy odbiorze, niestety to było tak, że z jednej strony byli medycy, którzy byli od stóp do głów uzbrojeni, bali się wszystkiego, bali się wszystkich, chuchali na wszystkich, bezpieczeństwo przede wszystkim. Z drugiej strony brygada, duża brygada, kilkadziesiąt osób budowlańców, gdyby nie ich zaangażowanie, jakby to powiedzieć delikatnie, nieświadomość, co to jest COVID, tak naprawdę ta budowa powinna byłaby się zamknąć. Ale dzięki temu, że trwała, szybko skończyliśmy budowę, mimo COVID-u, mimo przerwanych łańcuchów dostaw, mimo ograniczeń COVID-owych, tak naprawdę w ciągu roku niecałego skończyliśmy rozbudowę. Dzięki temu mieliśmy możliwość rozdzielić strumień pacjentów do zabiegów operacyjnych, do ambulatorium. Mieliśmy możliwość dobrego triażowania, czyli sprawdzania, kto ewentualnie był pacjentem covidowym, tak żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się infekcji COVID-19. I was surprised at first, but I'm really honored and, you know, grateful to be a part of this, and not that I do anything for recognition, but I'm really thankful for the opportunity. It's amazing. That's my true passion. I love running, I love everything else, but I feel a real drive towards helping other people and doing the right thing in the right moment. And so this was just an opportunity where I saw I have skills and resources that I can use, and it would be a shame to not step in and do whatever I can do to help. Nie jest to nasz pierwszy kozioł, poprzedniego dostaliśmy parę lat temu za inwestycję roku, dlatego cieszymy się, że utrzymujemy się gdzieś blisko tego grona i że udało się zdobyć tą nagrodę w głównej kategorii firmy roku. To szczególnie ważne w tych trudnych czasach, kiedy w gospodarce nie dzieje się najlepiej, a firma jednak daje radę i powolutku idzie do przodu, nie zważając na wszystkie, powiedzmy, przeciwności losu. Radzi sobie, idzie do przodu, to nas bardzo cieszy. Każda nagroda jest bardzo miłym zaskoczeniem. No dla mnie, no ja już to, co powiedziałem tam na scenie, że bez młodzieży nie ma mnie. I ta nagroda jest w dużej mierze wypracowana przez młodzież. Poziom talentu jest różny wśród młodzieży, ale w dużej mierze są też bardzo istotne i bardzo ważne chęci, a później to jakoś tak przychodzi, no ale też w dużej mierze wspomagają nas absolwenci, bo tak zakorzenili się w tej orkiestrze, że niektórym bardzo ciężko jest odejść. Powiem, że było bardzo trudno wybrać tą firmę, na przykład inwestycję roku. Nasze firmy mają się dobrze w Kędzierzynie Koźlu, rozwijają się i inwestują. To jest bardzo fajne. I bardzo trudno nam było wybrać właśnie tą jedną, która jako jedyną chcieliśmy to przedstawić, ale to jest taki może symbol tych naszych wszystkich firm, które się rozwijają. No, to jest nagroda, która docenia zaangażowanie zarządu, właścicieli, no i też pracowników. I mam nadzieję, że wszystkie nasze nagrody, które przydzieliliśmy, no, przyszły do takie ręce, że jesteśmy dumni, że mamy takie fajne firmy, takich fajnych ludzi, takie fajne instytucje w Kędzierzynie Koźlu.